Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i to już jest siódmy odcinek z Gothica 2 The Returning. Dzisiaj spróbujemy nagrać godzinny odcinek. Będzie to możliwe? Myślę, że Nie będzie. znam się na otwieraniu No zamków. właśnie, nie masz takiej zdolności, jesteś ciapa, mówiąc wprost. Zobaczmy sobie na jakieś zadania obecne, piracki handel, mamy mnóstwo zadań. Przeczytam sobie tych opiekunów tak na szybko. Super. Super. I tu są już te zwykłe zadania, te, które właśnie dostałem. A ja chwileczkę, chyba jeszcze nie oddałem jakiejś misji, mam takie Naprawdę tak wrażenie. uważasz? Trzymam się od Regis, tego z tu dala wbiję wierzyć. sobie tutaj do knajpy. Jakieś inne nowe osoby. Nic. To się nigdy Nic, nie co by skończy. mogło przykuć wzrok. Ty, ktoś tu siedzi. Jedyny cholernie Lol. bezpieczny miejsce. Nie, naprawdę. Nie mam czasu na takie rzeczy. Tu jeszcze nie siedział. Tam też nie siedział. Tam jedynie fajna adrenalina. A, już myślałem, że dostanę jakiegoś SMS-a i to ostrego. Ale dobra. Żyje. Najważniejsze, że jeszcze żyje. Łe, kowala mi zawirowało. Co to ma być? Nie kręć się, tylko pracuj. Mamy akurat wieczór. Chyba jeszcze spotkam tutaj Jorę. Nic, to naprawdę nie mój Bo jemu problem. nie oddałem tego złota do tej pory. To przecież A od... nic nowego. Jest Hej! tutaj. Dotyczy to Właśnie. co do tego Uprzedzenia się w złodzieja. odpowiednią zbroję Tak? i I jak oręż. postępy? Także Złapałeś go? natychmiastowego I rozpoczęcia co treningu najważniejsze, bojowego. czy masz Czego moje zawsze tak pilnujesz? złoto? No, Tego jest więcej. tak. Wiesz, Tak, złapałem go bez problemu. Przez jakiś czas będzie gnić w Myślisz, że ja więzieniu. mam Lepiej. naukę zajmować się A wszystkim? co z moim złotem? Nie płacz, masz tu. Oto 50 Nie, sztuk złota, które ci on to ukradł. rzeczywiście wie wszystko Hej, lepiej. to wcale nie. Nikt nie chce Aha, to mieć ja jestem wiadomości biedny. na coś Hej, innego. co z moimi pieniędzmi? Sam by na to nie wpadł. O Przecież kurde, faktycznie. Nie mam nikt nie za chce tego bardzo pieniędzy. słuchać. Moment, pohandlujemy, to ci Pokaż. oddam. Kurde. Nawet nie zauważyłem, że jesteśmy sami w Ciągle to kryzysie. samo, tylko nie mów, Najpierw że mi nie poprzeglądam, wierzysz. co tu się opłaca Ode mnie nic sprzedać. się niczego nie dowiesz. O, Nie opowiadaj mi takich no, rzeczy. Tego jest więcej. motoczkę Jest możemy nikt nie ukradnie. sprzedać. Sam na to Perłę nie wpadł. możemy też Sam musisz to sprzedać. Już zrozumieć. mamy trochę złota. Nie można na Skórę to opłacać. Takie cieniostwora rzeczy już powinni możemy widzieć, to przecież nie ma sprzedać. czemu pomagać To było oczywiste. On po prostu za dużo gada. Co tu jeszcze takiego I to można? jest prawda. To Tylko przecież nie mów, nic że o nowego. tym nie wiesz. Sam by na to nie wpadł. O, Niczego nie wierzę. tą szatę mogę sprzedać też, Nikt bo nie ona chce jej mi nie mieć. jest Sam by potrzebna na to nie w wpadł. ogóle. No ma, już Sam mamy tego trochę nie widzisz. złota, Przecież nie nie jest mógł źle. pomagać wbrew jego woli. Żadna tajemnica. Tu Przez to jeszcze będziesz ewentualnie więcej mogę kłopotów. to Nic mnie już nie sprzedać. dziwi. Mamy tu taki miecz. Nie mam O, czasu tyle na takie damage'a, ale procesy. mniej siły Przecież wiadomo wymaga. od dawna. Więc w Musisz się sumie w końcu to skończyć. dziadostwo Zawsze to również samo. mogę w pizdu. Nie mam Pałasz czasu na takie zostawiamy jako rozumowanie. dowód. Przecież nic nowego. Zasięg Posłuchał mnie sprzedajemy właściwie. to, Jak w ogóle to inaczej są patrzymać się z śmieci. tego? Nie wiem, ty mi Dobra, mów. masz trochę Oto złota. 50 sztuk złota, które ci ukradł. Jeżeli on tego nie Chwała widzi, niech to będzie zawsze mógł pomagać Inosowi! wbrew W jego mieście woli. wciąż panuje Żadna wielka sprawa. sprawiedliwość. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie A. mogę mu pomagać To wbrew chcę jego część złota woli. jako nagrodę. Jeśli chcesz złota, to Trzymam się schwytaj od tego złodziei daleko. i Posłuchaj odbierz mnie, nagrodę jeśli się od w tym lorda zgadzam. André. On naprawdę nie Dobra, potrafi to mnie już zrozumieć. mieliśmy załatwić z nim Słuchajcie, sprawę, mieszkańcy teraz z tobą Korinth. gadamy. Na rozkaz wielmożnego lorda Kagena. Z piratami Ogranicza handlujesz? się Nieładnie, wolność nieładnie. handlu. Handlujesz z piratami? Co? Kto tak mówi? Jeden z nich. Chyba czeka na ciebie w swojej zatoczce. A co miałem zrobić? Czasy są ciężkie. Jakoś trzeba zarobić na chleb. Da, na chleb. Tak możesz mówić. A nie boisz się schwytania na gorącym uczynku? To możliwe. W końcu tobie udało się o tym dowiedzieć. Ale nikomu nie powiesz, prawda? Każdy mieszkaniec Kolinis. Który popełnił Czym z nim handlujesz? Z reguły dostarczam im żywność. W zamian otrzymuję najlepszy rum, jaki trafia do Korinis. Znaczy, alkohol, mówiąc wprost, zajebiście.
mogę ci pomóc w interesach. Niezły pomysł. Ja nie mogę na razie opuszczać Korinis. Dlaczego? Weź tę paczkę i powiedz Skipowi, żeby tym razem nie żałował rumu. Oczekuję co najmniej 3 butli. Posłuchał mnie właściwie. Jak będzie chciał. Tylko tyle chciałem wiedzieć. Nie mam czasu na takie rzeczy. No dobra. Idziemy tego pirata z powrotem. Jakie jeszcze misje? Takie wiecie, pierdółkowate. Dobra, trochę jeszcze popracujemy w Korinis przez najbliższych parę odcinków. Dzisiaj postaram się rzucić 2 odcinki z Gothica, czyli ten i jeszcze następny. Nie wiem, to coś się, nie wiem, skołuje, zaplanuje. I wtedy będziecie mieli trochę do oglądania. No, ktoś się rozpisywał w komentarzu, że to jest dno Gothic. Wcale nieprawda. Jakbyś zagrał sobie w tą grę, przeszedł ją całą, to byś zmienił zdanie. Nawet pewnie się nie przejechałeś po tej grze porządnie. Dlatego, bo co, bo grafika, bo dość dawno, 2000 któryś tam rok. I co z tego? Za 10 lat, 20 też będą chcieli w to grać. Bo to stara, kultowa gra. Dobra, z kim ja tu miałem gadać? No się rozgadałem, tak łatwo. A, teraz miałem jeszcze Laresowi powiedzieć o tym zastępstwie. A nie, on już chyba wie. On już chyba wie. Tak, do Skipera miałem iść. No patrzcie, tak mnie zagadało. Lol. Ale to przynajmniej wyglądają lepiej te łodzie. Lol. Dobra, pływaj, pływaj, pływaj. Nikt cię nie broni. Masz tylko dopłynąć do celu i nic więcej. Nie chcę patrzeć na tą epilepsję, poważnie. To aż żal ściska oczy, nie dupę tym razem, a oczy, patrząc na takie właśnie rzeczy, które się dzieją z wodą. No jeszcze laga dostałem. Za co? No właśnie. To możemy potem zobaczyć ten statek zatopiony, jak chcecie oczywiście. Dobra, jesteśmy już tutaj. Teraz do Skipa. Zobaczymy, co on nam na to odpowie. Tymi słowami Baltrama. No, zwykły obywatel handlujący z piratem. No, jeszcze tego nie było. Mam dla ciebie przesyłkę od Baltrama. Co u licha? To on teraz wysyła chłopców na posyłki? Ma pełne gacie strachu, co? Ale czego można spodziewać się po takim kiepskim kupczyku jak on? Mówi, że chce za to 3 butelki rumu. A to dobre! Najpierw każe mi tu czekać, bogowie wiedzą ile, a potem nie ma odwagi targować się ze mną osobiście. Daj mu 2 butelki, powinno wystarczyć. No spoko. Dobra. Czyli czyli pirat nie idzie tak łatwo. Kurde, co mi się dzieje. O dobra, deszczyk pada. W sumie jeszcze sprawdzimy ten statek. Mnie tam nie szkodzi. Zrobię jeszcze save'a. Zapasówkę. I właśnie teraz będziemy sprawdzać mniej więcej ten oto zatopiony statek. Na pewno w nim będą się znajdować jakieś rzeczy. Weź sobie zacznijmy pływać pod wodą, żeby to jakoś wyglądało. Miałem nadzieję, że tam nie zginę tak szybko. No latam w kostiumie kowala, no i co z tego, no nic z tego, no. Żyje się dalej. Przynajmniej mam jakieś łachy na sobie. No byle jakie, ale ja jakieś mam, a nie latam w półkietce, no. Bez przesady. Ale jak już zostaniemy magami ognia, no to już naprawdę będziemy rewelacyjnie wyglądać. I oczywiście czarować też będziemy w stylu Innosa. Będziemy naprawdę, nie wiem, też będziemy tworzyć miecze, żeby je sprzedawać, zarabiać na tym. Właśnie założyłem sobie jakby taki, nie wiem,
taką myśl założyłem, że zostanę kowalem tylko po to, żeby po prostu sprzedawać te wszystkie miecze dla pieniędzy, no. Z jakiego innego powodu miałbym robić te miecze, no? No jeden miecz to bym sobie zachował dla siebie, żebym mógł nim też walczyć. A, czyli widzę, że tutaj nie ma za bardzo wartościowych rzeczy. Ale też możemy tutaj jeszcze sprawdzić, czy coś jest w ogóle. Lol. I co? I tutaj też nic nie ma. To nie wiem, na co żeśmy tutaj w ogóle... A tu? Tu jeszcze można sprawdzić. Tu pewnie też coś jest, tylko my o tym nie wiemy. Aha, dobra. Jednak tu już nic nie będzie. Wszystko się zatopiło. Idealnie. Ło, to są aż spadki FPS-ów. Ale lepiej pójdźmy pod wodą, bo wtedy mamy ich aż 60 FPS-ów. A, ktoś też mi mówił, pisał na Skype'ie, że idzie mi ciężko w tego Gothica, no ale coście myśli, że sobie wezmę poziom easy i wszystko będę robił jak najprędzej. Mnie się nie śpieszy, grę mogę przejść nawet za rok. Byleby po prostu się w to grało, no. I tyle. Na ten temat. Po tym odcinku postaram się zrobić reklamę serwera. A potem jeszcze jeden odcinek. Jeszcze Dead Space'a nagram na jutro, czyli też po północy. Więc dzisiaj troszeczkę będzie nagrywania. O jest. Tu aż spada nawet do poniżej 20 FPS-ów. To jest masakra. Dlaczego ta woda musi być taka zbugowana? Nie ma jakichś sposobów? Nie wiem, na przykład zdjęcie tekstury wody, albo nie wiem. Albo ogólnie musiałbym całą teksturę zdjąć, tą, którą mi podaliście. No i tu aż spada drastycznie do 20. Ale przynajmniej film będzie dłuższy. Bo to właśnie jest ta zależność, że jakby było cały czas 60 FPS-ów, to film po prostu by ważył o wiele więcej. A tak jak są spadki FPS-ów, to przynajmniej będzie się dało nagrywać dłużej taki materiał. Ale tak czy inaczej, teraz idziemy gadać z tym Baltramem. Potem kombinujemy, co dalej robić, żebyśmy po prostu jakoś mogli, nie wiem, na tym jakoś zyskać. No bo na walkę to jeszcze nie widzę jakby takiego momentu. No bo co my będziemy latać z jakimś motkiem kowalskim i łukiem, gdzie tak nawet jednego bandyty nie zabijemy, no. Taka jest prawda, no. Nie jesteśmy aż tak napakowani, ale jak będziemy magami ognia i to potężnymi, to coś możemy zrobić. No nie powiem, że nie, bo mag ognia jest naprawdę potężny. Już nieraz miałem okazję być magiem, więc to nie jest żaden problem. Gdzie ten Baltram? Chyba już poszedł spać. Tak coś wyczuwam przynajmniej. A my też powinniśmy pójść spać. Która godzina w ogóle? Kurde, to niepotrzebnie. Teraz trzeba się rozbiegać nieco. No i widzicie, no i to było niepotrzebne, wiem. Teraz gdzie mamy... Dobra, możemy to zjadać w sumie. Już, zrobione. Tu mamy trochę tego rumu. Ale gdzie ten Baltram jest? Wstawaj no z tego łóżka. Masz tu. Mam rum, tylko że Skip dał mi jedynie dwie butle. Drogo, bardzo drogo. Za kogo się ten Skip uważa? Nie pyskuj. No nic, dawaj. Nie mogę dać ci zbyt wiele w zamian. To wszystko. Ty biedaku. 10 sztuk. Pokaż mi swoje towary. Kurde, no nie mogę. Aż po prostu z tego luja nie mogę. Dobra. Okej, to co teraz byśmy mogli takiego zrobić? Coś
Jest godzina północ. Moglibyśmy pójść... nie wiem... Kurde, ale byśmy i tak nie pobili tego gościa. Chociaż... moment. Przejdziemy się teraz do tego całego Ignaza. Sprawdzimy, czy... cały ten eksperyment mógł zadziałać. Niech wstępują w szeregi straży. Zamknij się już tam. Porobimy potem jakieś inne misje. Tak jak powiedziałem, gdzieś tutaj w tym porcie możemy porobić. To nie jest jakieś, nie wiem, bardzo takie wymagające. No i będzie git. Do karczmy też możemy zaraz wbić. Chociaż nie wiem, czy też będzie sens. To wszystko tylko pogłoski. Ale co mi tam. Jest tyle misji, że starczy odcinków na zrobienie tego wszystkiego. Czy to spacer po mieście, czy to nie wiem. Tak. Te. Co to za jeden? To ciebie здесь нужно? Ничего. Aha! Tak, gdy ubierasz. Właśnie. Kto ty? Moje imię Galahad. Galahad. Zostaw mnie. Może pomożemy. Co twoja problema? W ludziach, którzy lezą w dzieła, którzy... Da, co tu rozkazywać? Kiedy ja miał wszystko. Honor, pieniądze, szacunek. W swoje lepsze gody ja był głową городской гильдии магов Хариниса. Ты бывший маг? Да, черт возьми, я был лучшим магом в Харинисе. Маг. Это все из-за этого проклятого Ристера. Ристер? А кто-то Ристер? Ты не знаешь этого... Этот недоносок нацепил мантию судьи и возомнил себя не весь кем. Объясни, что произошло? Я ввязался в одну темную... Никто ничего не узнает, все будет в лучшем виде, я твой т... А когда дело прогорело, взял до... Лариус, глава города, был так взбешен произошедшим, что... И я потерял свое место... Кура... Я бы все отдал, чтобы поквит... Да, вот только одна проблема... Может, все... Скорее всего, нет, хотя... если кто... Ты знаешь того, кто мог... Ну, в Харинисе есть несколько... Это крупные торговцы... Возможно, кто-нибудь смог бы уговорить. Как насчет тебя? Я? И каким же образом я... Попробуй предложить им свою помощь. В любом случае, мне важно лишь, чтобы в качестве награды каждый из них... Ну, так что скажешь? Фу. Абер, поможем идти. Да, это рискованное дело, но я помогу тебе. Я обещаю тебе, что ты не... Добра, чай... Я... Какую награду? Wiem. Dobra, mamy nowe zadanie i to już całkowicie nowe zadanie, nie takie z Gotika wzięte, czyli z... A czego ty tam szukałeś? Te, polski umiesz. Myślałem, że tylko po ruskiemu mówisz. No, sprytne, sprytne. Czyli coś... mamy po prostu przekonać Lariusa, że ten jego ziomek, Rister, go po prostu wyrobił. No, czyli pójdzie za kraty, mówiąc wprost. Dobra, do Ignaza. Hej. Siema. Użyłem zwoju. I działa! Czyli zrobione. Dobrze, dobrze. I co, zadziałało? Tak, zadziałało. Doskonale. Jeden mały krok dla nauki, jeden ogromny krok dla mojej kariery. Mhm. Teraz mogę cię nauczyć paru rzeczy o sztuce alchemii. Mogę ci również dać kilka przydatnych przedmiotów, jeśli chcesz. No jakbym miał tylko dużo hajsów. Opowiedz mi o sztuce. Aby przygotować miksturę, potrzebujesz menzurki. Mam menzurkę. Będą ci również potrzebne. A, składniki. 75. Esencja lecznicza. Mikstura szybkości. Esencja manny. Przydałaby mi się esencja manny, powiem szczerze. Bo chciałbym dużo robić tych mikstur many. Bo na maga ognia to trzeba będzie się naprawdę przygotować. To naprawdę bardzo porządnie. A, to można sprzedać. Ten srebrny pierścień nic nam... Po prostu w niczym nam nie pomoże.
No jest git. Ja, dobra. No to na razie tyle. Chciałem po prostu umieć robić mikstury many. Okej. Przygotuj mikstury many. Aha, nie mamy składników. A właśnie, a co z tytoniem? Zmieszaj tytoń z win łodygi. Zmieszaj tytoń z mułowym grzybem. Proszę. O, coś żeśmy zrobili. Moment, moment, gdzie to jest? Gdzie jest to w ogóle? O, grzybowy tytoń. Ciekawe. Jeszcze coś możemy zrobić? Tak, destyluj gorzałkę. Nie, nie można. Czyli nie mamy aż takich właśnie zdolności. Mamy ograniczone. Możemy jeszcze zmieszać tytoń z mułowym grzybem. A w sumie nie, nie będziemy się już tak bawić. Chciałem tylko zrobić jedną sztukę taką. Tu mam jakiś regał i pewnie nic nie zrozumiemy z tego. Tu sztuka w alchimii. O, nauczyłeś się czytać i dostałeś pierwszego expa za czytanie. Dobra, nikt ci nie będziemy kraść, bo wiem jak to się może skończyć. Dobra, mamy kolejne zadanie za sobą. Co byśmy takiego tu jeszcze porobili, takiego naprawdę ekstra łatwego? Właśnie tu jest ciężko z tym w ogóle. Gdzieś bym się przespał, żeby po prostu ten dzień szybciutko zleciał, zanim po prostu byśmy zaczęli robić jakieś misje. A pogadam sobie z tą babuszką. Zupę rybną. Mniam, mniam. Może nie smakuje najlepiej, ale przynajmniej jest gorąca. Jeśli chcesz, możesz spróbować. Okej, dobra. U mnie jest черепашье мясо. O, miło. 10 sztuk złota, nie mniej. No dobra. Zwari mnie черепашью pochlebku. Nic prostszego. Proszę, weź talerz. Aha, czy już żeśmy oddali 10 sztuk złota? Zarąbiście. Możesz mi ugotować zupę? Gotuję dla wszystkich. Jeśli chcesz, mogę gotować i dla ciebie. Musisz mi tylko przynieść rybę. Aha. Co możesz mi powiedzieć o mieście? Większość jego mieszkańców obawia się złodziei. A dlatego lepiej nie wchodzić do obcych domów. Jeśli jednak potrzebujesz noclegu, zapraszam do mojej chaty. Mam tu dodatkowe... Grubo! Grubo się robi. Jeśli chcesz. Nie boisz się złodziei? Jedyna wartościowa rzecz, jaka kiedykolwiek należała do mnie, została mi odebrana. Kto? Ktoś albo co? Ukradł mój posążek i nosa. Może ci kiedyś go znajdę, ale dzięki, że w ogóle chcesz, żebyś mi tutaj dała nocleg. Naprawdę to... Które łóżko twoje? Dobra. Szkoda, że się tam nie mogę do ciebie wepchać. Ale przynajmniej dała mi nocleg. I to się liczy. Dobra, śpimy. Mamy dzień, nie? Mamy dzień. Dobrze, teraz zrobimy zapis. No, zarąbiście. Zarąbiście, żeśmy sobie zyskali mieszkanie z tą oto panią, która ładnie gotuje. Tam zakładam, że jest... Tu nie ma tego typa. Słyszę zębacza. I to takiego dość rozwścieczonego zębacza, drapieżnego. Aż nie warto tam nawet podchodzić do niego, bo chapnie nas raz, a porządnie i skończymy tragicznie. Teraz każdy już o tym wie. A, nie doskoczyliśmy. Jak zwykle nasz parkour jest tak po prostu... Słyszałem, ograniczony. Ktoś musi pracować. Nie mów. Dobra, porobimy jeszcze parę misji. Nie mogę zajmować. Na przykład takich u takiego jednego ziomka. Okej, dobra. Chłopie,
Ten świr z młotkiem mnie dobija. O kim ty mówisz? Nie słyszysz tego walenia? A jak myślisz, kto w porcie przez cały dzień tłucze młotkiem? O tym wariacie Felanie. Codziennie zabiera ze sobą młotek do szopy. Mogę się zająć Felanem. Chcesz mi pomóc? A jaki masz w tym interes? Żaden. Ty mi to powiedz. A, o to chodzi. Dobra, jeśli przestanie walić tym młotkiem, to zapłacę ci 25 sztuk złota. Ale muszę ci coś powiedzieć. Nie zdołasz go przekonać. To świr. Dotrze do niego tylko wtedy, jak mu zdrowo przyłożysz. O kurde. To mamy problem. Zobaczę, co da się zrobić. Zastanów się. Pamiętaj, płacę 25 złotych monet. Dobra. Czyli musimy obić świra. O, widzę, że stuka tym młotkiem. Ale mi głośno. Moment, zapiszę sobie. Ale wątpię, żebym mógł dać radę z nim. Ej, ty! Tak, to bardzo ciekawe. Możesz na moment przestać przybijać? Nie, muszę to skończyć. O, widzę, że down jednak. Dam ci 10 sztuk złota, jeśli choć na chwilę przestaniesz walić tym młotkiem. O, to bardzo hojnie z twojej strony, ale jeśli chodzi o twoje złoto, to możesz je sobie... No, wiesz, co możesz z nim zrobić. Przestań przybijać, albo połamie ci wszystkie kości. Zapomnij o tym, chyba że twoja głowa również potrzebuje niewielkiej naprawy moim młotkiem. Dobra, prosisz się o kłopoty. Pożałuję. Rozwal go! Pokaż mu! Ty patrz, jeszcze mnie nawet nie uderzył. O, walnął. Rozwal go! Daj mu popalić! Ty patrz, bije jakoś. Ale słabo, szczerze mówiąc. Rozwal go! Rozwal go! To żeby mnie tylko nie rozwalił, kolega. Pokaż mu! Rozwal go! Pobiłem go, ale ledwie, szczerze mówiąc. I to bardzo ledwie. Dobra. Dawaj mi wszystko, co tu masz. Już nie będziesz mi tu przybijał niczym. Takiś byłeś mądry, teraz masz! Kurde. Taki kozaczek. A teraz to już płaczę. Założę się, że płaczę. Nie próbuj tego ponownie. Bo co mi zrobisz? Chwila. No dobrze, pokonałeś mnie. Brawo, bohaterze. Przestaniesz walić tym młotkiem, czy mam ci jeszcze raz spuścić lanie? Nie, proszę, nie bij mnie. No. Ale jeśli cokolwiek się zawali, to będzie to twoja wina. Nie sądzę. Już skończysz? Ten jeszcze krwawi. Niech zasika swoją krwią tą ławkę. Nie będzie już bił przynajmniej tym młotem. Tak, już po problemie. Słyszysz? Koniec z tym hałasem! W końcu! Myślałem, że ten koleś nigdy nie zrezygnuje. Zrobiłeś mi wielką przysługę. Wiesz co? Dam ci 30. O, bonus. Miło. Dzięki. Zarąbiście. Co ty kombinujesz? Czego tam szukasz? Czekaj, daj mi trochę polutować. Kurde, już nawet nie wolno mi. No dobra, mamy kolejne zadanie za sobą. Chyba zauważy, nie? Wstaje? No właśnie. Mądra decyzja. O, aż ta się odezwała. Dobra, chyba myślę, że mogę wziąć te wasze rzeczy. I tak z nich nie korzystacie. A ja na tym bardziej skorzystam, myślę. Tu rzepki do zebrania. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się... A, proszę, tu coś się szykuje. Siema. Co tu robisz? To mój dom. Widzę. A jeśli pytasz, co robię przez cały dzień, to ci powiem. Organizuję walki.
Mhm. Ty organizujesz walki? Codziennie. Od południa do wieczora. Dokładnie tutaj. Za magazynem w dzielnicy portowej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Mm. Mieszkasz za tym magazynem? To tylko chwilowe. Kiedy będziesz miał tyle złota, co ja, będzie cię stać na trochę luksusu. Byłem instruktorem musztry w armii, ale rzuciłem to, żeby zaznać przygód i poszukać szczęścia gdzie indziej. Mm. A teraz ugrzęzłem w tej dziurze. Moje ostatnie 100 sztuk złota zniknęło w kieszeniach strażników przy bramie. No cóż. Więc staram się znowu zdobyć trochę pieniędzy. Musiałem nawet sprzedać swój miecz. Komu sprzedałeś ten miecz? Wymieniłem go z handlarzem na targowisku na parę drobiazgów. Facet nazywa się Jora. Pochodnie i trochę żarcia, które dał mi w zamian, dawno już zużyłem. Raczej nie odda mi go za darmo. To stary miecz. Nie będzie za niego dużo chciał. Pomyśl o tych pieniądzach jako o dodatkowej stawce. Hmm. Czy możesz mnie wyszkolić? Jeśli naprawdę chcesz nauczyć się walczyć, to zmierz się ze mną. Ta lekcja będzie za darmo. Hmm. Tak, ciekawe. Jakie są zasady walk? Całkiem proste. Można używać każdej normalnej broni. Żadnych łuków ani kusz. I żadnej magii. Walczymy, dopóki jeden nie padnie. Kiedy jeden z walczących pada na ziemię, walka się kończy. What the fuck? Zrozumiałeś? Co się stało? To wyjdzie z narożnika. Ten odpada. Okej, okay, już wróciłem. Oczywiście gra ponownie się wydupiła. Po tych 30 paru minutach. No po prostu nie może. No, nie można. Zawsze musi być jakiś problem. Dobra, zobaczymy, czy będzie możliwa z tą walka na 53 zł. Ja nie mam 50, mam prawie 50. Ale nie wiem, czy mógłbym z nim dać w ogóle radę. Zakładam, żeby mnie obił tutaj na spokojnie. Siema. Czy pożyczasz pieniądze każdemu, kto o nie prosi? Spokojnie. Wszyscy zwracają je na czas. Ty też jutro tu przyjdziesz, albo znajdę cię i zabiję. Proste, prawda? Masz tak charakterystyczną facjatę, że znalezienie cię nie zajęłoby mi dużo czasu. No co ty? Więc niech ci się nawet nie śni, że mógłbyś mnie wykiwać. Oto twoje pieniądze. Jesteś kompletnie spłukany. Wróć, kiedy już zdobędziesz pieniądze. Termin jeszcze nie upłynął. I pamiętaj, 20%. Ty nic nie dostaniesz. Nie myśl nawet, że ja ci coś dam. Dobra. Ha, jest jego uczeń. Już myślałem, że przepadł. Właśnie. Co masz coś jeszcze? Nic nie masz. Kłamca. I taka jest właśnie robota. Niby masz to, ale tak naprawdę nie. Nie ma. I w ogóle wymieniłbym to na jakąś inną broń. Tutaj kilofa nie chcę. Na nożyk to może jakaś mała kosa. Zasięg działania. O, tu ma 60. Zasięgu. No, tutaj już jest akurat dobrze w miarę z tą kosą. No nie wykuję żadnego miecza, bo nie mam na tyle metalu. Idziemy jeszcze z Watrasem pogadać w sprawie też dołączenia do magów ognia. Ani jasność, ani mrok. Dobra, Watras, skończ jak pitolić. Tylko mi pomóż. Larys wspomniał, że możesz pomóc mi dostać się do klasztoru magów ognia. Taki jest twój wybór? Ścieżka ognia? Mhm. Owszem, mam zamiar zostać magiem ognia. O ile pamiętam, to oni chętnie przyjmują nowicjuszy. Po co ci moja pomoc? Larys wspominał, że w celu przystąpienia do klasztoru trzeba wnieść jakąś daninę.
Bezpośrednio pomóc ci nie mogę. Jak zapewne wiesz, jestem magiem wody. Znam jednak dość dobrze maga ognia imieniem Daron. Z reguły zbiera datki w pobliżu targowiska. Słyszałem ponadto, że to nie jedyne jego zadanie w tamtej okolicy. Powiedział mi kiedyś o posążku, który mu skradziono. Sprawa jest dla niego bardzo ważna i z pewnością wesprze cię, jeśli odzyskasz dla niego ten posążek. Rzecz jasna, fakt zostania magiem ognia nie oznacza, że nie możesz dołączyć do kręgu. Warunek jest jednak jasny. Musisz dowieść swej wartości. Dobra. To idziemy z nim pogadać. Mamy już w końcu jakieś zadanie. Takie już konkretne. Chciałbym jak najprędzej zostać tym magiem ognia. Mam jeszcze czasu, a czasu. Na spokojnie wszystko się zrobi. No, jest to ten mag ognia. Hej, ty! Co mogę dla ciebie zrobić? Szukasz duchowego wsparcia? Pragniesz skierować modlitwę do Inosa? Tak, czy też chcesz złożyć niewielką ofiarę w złocie teraz dla naszego kościoła? Bo ja to wiem. Teraz każdy już o tym będzie jeszcze gorzej. Muszę porozmawiać z paladynami. Czy pomożesz mi skontaktować się z nimi? Musisz dostać się do górnego miasta. Jednak wstęp do niego zarezerwowany jest dla obywateli i straży miejskiej. No i oczywiście dla nas, magów ognia. Jak mogę zostać magiem ognia? Musisz wstąpić do naszego zakonu jako nowicjusz. Niewykluczone, że po jakimś czasie zostaniesz przyjęty do kręgu magów. Jednak ścieżka prowadząca do tego celu jest długa, kręta i pełna wybojów. To przecież okropne. Nie pituj mi, tak? Tylko mi pomóż. Skąd pochodzisz? Pochodzę z klasztoru magów, leżącego w górach. Teraz każdy. Przyjmujemy w swoje szeregi każdego, kto ma czyste serce i jest gotów poświęcić życie służbie wszechpotężnemu Inosowi. O których wszyscy wiedzą. Ktoś musi pracować. Co robisz w mieście? Prowadzę dyskusję z paladynami i wspieram obywateli radą i dobrym słowem. Szczególnie w dzisiejszych czasach naszym obowiązkiem jest pomagać słabszym. To przecież okropne. Słyszałem o posążku. Podobno go zgubiłeś. Powiedzieć ci o tym mogła tylko jedna osoba. Mag wody, Watras. Na czym polega problem? Z kontynentu wysłano do klasztoru cenny posążek. Niestety do tej pory tutaj nie dotarł. Statek został napadnięty? Nie. Posążek został bezpiecznie dostarczony do Korinis, gdzie osobiście go odebrałem. Niestety podczas transportu do klasztoru dostał się on w ręce goblinów. Nie patrz tak na mnie. Nawet magowie nie są nieomylni. Tu mamy problem. Dobrze, pomożemy ci. Tego nie powtarzaj. Gdzie straciłeś ten posążek? W pobliżu gospody Orlana. Szedłem właśnie do klasztoru i... Teraz każdy już o tym wie. Słyszałam co innego. Mam już dość informacji. Znajdę dla ciebie ten posążek. Niech cię Inos chroni od niebezpieczeństw czyhających poza bramami miejskimi. Aha, super. Dobra, widzę się. No i dobra. Gdybym sama tego nie widziała. Myślę, że to starczy w sumie. Ktoś musi pracować. Ale to jeszcze nie jest pewne, czy to jest odpowiedni moment na to, abyśmy się już tam kierowali. No. Nie jest to pewne, czy możemy w ogóle podołać takiemu zadaniu. O, chyba mogę z nim pogadać. Kontaktów ze zbuntowanymi wieśniakami. O, proszę. Mam nową mieszankę tytoniu. Masz tu. Daj mi spróbować twego tytoniu. Zajaraj. Ach, pachnie grzybami, nie? No, pachnie, nie? Nie, ta mieszanka mi nie odpowiada. Ale może ktoś doceni ten... przysmak. Aha, czyli ci się nie spodobało. Ty gnoju. Kurde, się nacharowałem. A ty tak stawiasz sprawę. Ja ci to zapamiętam, gnojku. Ja ci to zapamiętam.
Okej, ale... Skoro słuchajcie, tak... Słuchajcie, krzyczcie wszyscy naraz. Jeden o Korinisie mówi, drugi o Beliarze, nie? Szaleństwo totalne. Co ja chciałem? A, tak, chciałem iść do karczmy. Się troszeczkę nieco zaciąłem, jeżeli chodzi o podróż, to teraz sobie do karczmy zajdziemy. Ten pewnie chciał... Hej, siema. Znam cię. Czego tutaj szukam? Dobra, ma... Można to było zrobić zupełnie inaczej. A, więc to tutaj zbiera się całe towarzystwo. Łatwo pomylić to miejsce z pałacem gubernatora. Hej, daruj sobie te kiepskie dowcipy. Jeśli nie chcesz zbierać zębów z ulicy. To przecież wiadomo od dawna. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Uspokój się. Nie mówię, chcę tylko wypić piwo. Właśnie. Dobrze, ale żeby wejść do środka... Powinien był wiedzieć lepiej. W porządku. No nie mam złota. Ale nie mam przy sobie tylu pieniędzy. To nie ma znaczenia. Po prostu daj mi wszystko, co masz. Okej, dobra. Proszę, to wszystko, co mam. Dobrze, to wystarczy. Chodząca pobłażliwość, oto cały ja. Dobra, masz cały hajs, jestem spłukany. Hej, ty podejdź tutaj. No? Mam coś dla ciebie. Był tutaj jeden człowiek, chciał z tobą koniecznie porozmawiać. Ponieważ cię tu nie było, poprosił mnie o przekazanie wiadomości. Chcę się z tobą spotkać za sklepem rybnym Halvora. Ta informacja była darmowa, ale... Za bardzo się nie przyzwyczajaj. Nic więcej nie powiem, jeśli mi nie zapłacisz. Jak wyglądał ten człowiek? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, ale musisz mi najpierw zapłacić, przyjacielu. Naprawdę? No jestem spłukany. Za każdą informację, którą ode mnie... Kurde, nie chcę tyle. Chciałoby się. Wąż. Guyver, co to za typ? Zaraz sobie z nim pogadam. Pierwszy raz ich tu... Ej, parień, pogodzika. Ты ведь тот ненормальный, что носился по всем пещерам в нашей шахте. А потом каким-то образом прикончил... Ну точно, это ты. Ты бывший рудокоп? Короткая шутя, помнишь, как я погляжу? Я ж Вайпер, бывший. Точно. Но подожди, ведь там... Ну, присаживай. Ты прав. В шахте действительно погибли все. Знаешь, ну, да. Так же, как и мне, просто сказочно. Первый постоянно стремился напакостить. Так вот, в тот день Яну, начальник шахты... А, помню того Яна, так. Меня назначили старт. Ну, еще выпить и трогать. Я взял в помощь этих двух клоунов. Мы поднялись наверх вместе с Рудом. Тут все началось. Раздался сильный грохот ломающихся подков. Ага, какие-то гжмоты. В водах. Мы с ребятами рванули к выходу, что есть сил. То по мне барьера рунела. В общем, все было кончено в считанные секунды. А мы ну, поначалу мы прятались в лесу. Старый лагерь. Но решив, что прятаться там с такой кучей руды, я остался стоять на часах. Снайпс же и Алиф отправились закапывать руду. Дальше все как в тумане. Когда я спрятался в ближайшей пещере. Атаки орков. А потом... Учешка вот с долины. Я... А супер. Что стало со снайпером? Я бы и сам хотел это выяснить. Да, дай пить. Можно, конечно, было бы поискать... А где это место? Ха, вот так я тебе и сказал. Я могу помочь тебе отыскать руду. Ты? Ты точно чокнутый. Хе-хе. Там же орки. А то и похуже твоя... С орками. Ну, допустим. Но доверить тебе такую... Ладно. Если ты действительно, скажем, можешь рассчитывать на 100 кусков руды. Соглашайся. Это... Добро. Нех бенджи. Ну, значит... Да... Тогда скажи, где ты в пос... Мы расстались недалеко от моста, ведущего в новый лагерь по пути из старой... Ага. А, вот еще что. Я слышал, что на ферме у Лобарта появился новый работник. Его, кажется, зовут так же, как звали... Я не думаю, конечно, что это может быть он, но... Ага, добра. Эй! Займись-ка, например, поисками на... Ты знаешь, кто может научить добывать? Снайпс неплохо разбирается.
А кто умеет плавать? Я в долине рудников считался самым лучшим плавителем. И мог бы научить. Ага, ну файнie. 3 punkty nauki, 800. Kurde. Naprawdę łeb to ty masz. A ten drugi typo? Привет. Ты кто? Меня зовут Гейвер. А ты, я так понимаю, новенький в этом городе. С чего ты взял? В портовом квартале нет ни одного человека. А вот тебя я тут вижу в первый. Так может быть я из другой части. Наш курде гос, как ten, в компьютере. Курде, робот якийсь. Кто? Ты? Ха-ха. Да ты себя со стороны. Ты же выглядишь как оборванец. Нет, дружище, таких как ты туда точно. Так что не пытайся обмануть меня, новичок. Поверь мне. А чем так ты занимаешься? Козак. Раньше я работал в порту. Вот и сижу уже, почитай, полтора месяца без дела. Короче, одна спокойная. Значит, ты без раб... Не совсем. Кардив, хозяин этой таверны. Дело, конечно, не из приятных, но все-таки это куда лучше, чем пухнуть с голоду. Хотя, по правде говоря, я бы хотел заниматься... Вот только кому я нужен такой? А слушай, а у тебя самого-то нет случайно? Жалуй, нет. Но есть. Спасибо, парень. Ну? Да, все так же, а у тебя новый... Если ты по поводу... Очень жаль. Ладно, если что, ты... Dobra, dla niego praca, dla tego bryłki rudy, nie, zarąbiście. Ciekawe, ciekawe, poznaliśmy kolejnych nowych niedorozwojów. Dobra, Borka, tak, tak. Super, super. Tu się rozejrzymy. Może są tu jakieś nowe postacie, albo i nie ma, zobaczymy, no. Tam jest ten strażnik miejski. Tu pusto i tam też pewnie pusto. No właśnie, czyli tu latarnia bez zmian. To żadna tajemnica. Myślałem, że coś jednak jest. Trzeba uważać na to, co się. No cóż, ale to do Górniczej Doliny pójdziemy chyba za pół roku dopiero, jak nie więcej. Bo wiem, jak to się będzie działo z tym rozdziałem pierwszym i drugim. Dobrze, to mamy sporo zadań. Torba pełna rudy, zadanie Galahada, czyli to są te zadania specjalne. Pójdziemy do tej farmy Lobarta jeszcze, bo mówił, że jest jakiś gościu o imieniu podobnym takim jak ten, który zaginął. Sprawdzimy to dokładnie, jeżeli jest rzeczywiście, a myśmy go wcześniej nie zauważyli, no to wtedy zajmiemy się tym i rzeczywiście możemy mu pomóc. Moment, zapiszemy sobie i może się z nim będziemy naparzać. Mam jakieś czary mary? Nie, bieda. Jest bieda. Pudłuje, no bez jaj. Aj, boli, 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 boli. Dobra. Oni zadają piekielnie dużo obrażenia. Więc się nie będę z nimi wdawał w bójki. Tylko gdzie jest ten koleś cały? Na pewno gdzieś jest. No mają tutaj żyzne pola. Farmer. Tylko jeden farmer? Nie było ich więcej? Przypadkiem? No dziwne. Aha. Na pewno nie macie takiego tu farmera? Tu jest ten Lobart, może się go zapytam po prostu. Ty. Może coś będzie wiedział. Nie. Lol. A to nie, to jest posąg Inosa. Myślałem, że to coś jakieś, nie wiem, czary, jakby się ktoś tu tepał. Nic nie ma tutaj. Może tutaj gdzieś siedzą ci farmerzy. No i gdzie niby jest ten farmer, o którym było mowa tyle. Dziwne. Jak dla mnie co najmniej dziwne. Ale jak nic nie zrobimy, to najwyżej w następnym odcinku zaczniemy już się zajmować przyłączeniem się do magów. Hej. Nie rozmawiaj się. Aha. A ta dalej obrażona, no nie. Minął tydzień, ona dalej obrażona.
OP normalnie, OP. Dobra, to może już pójdziemy tak bardziej w stronę tej jaskini go... O, jest ten Snipes, rzeczywiście. Hej, Snipes! Что? Ты кто? Тебе привет от... От кого? От Вайпера. Что-то я не ос... Ага. Может, поможешь мне? Вы были вместе в долине рудников. Что? Ха, послушай, я понятия не имею. Так что не приставай ко мне с глупыми вопросами. Добра, курда. Снайпс, ты ведь добывал руду и знаешь, как это делается? Конечно, малыш. Ты знаешь, сколько... Ты сможешь, ну... Да, я могу. Отлично. А... Вайпер всю свою каторжную жизнь провел около плавильни. Ага. 200 штук, курда. Отвали. Добра, już. Już taki agresor z niego, że to jest po prostu... nóż w plecy. No dobra, ale jak nie chce, to nie. Kurde, musimy sporo zarobić hajsów, żebyśmy mogli się tego wszystkiego nauczyć. A punktów nauki mamy aż 26, więc tyle mamy możliwości, że aż warto je wykorzystać. Ale no cóż, jest bieda. Nie powiem, że jej nie ma, bo jest. Cały czas była u nas ta bieda, tak zwana. No i co zrobimy, no? No nic nie zaradzimy takiemu. Oh shit. Szczury atakują. Dobra. Uciekłem im, chociaż nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie problemu. No bo co nam to dało? Szczury i tak jeszcze ubijemy kiedyś. Tam będą pewnie te polne bestie, ale nie chcę mi się z nimi bić. No odcinek już trwa dostatecznie długo, więc w sumie mógłbym zakończyć ten odcinek. Zastanowię się, czy wrzucić jeszcze jeden odcinek. Się zastanowię, naprawdę. Czy będzie sens? O kurde. Ojej. No to teraz nas będzie krwiopijca gonić. Dobra, odpuściło sobie. O, teraz trzeba przed wilkiem uciekać. Tu mamy kolejnego wilka. Ło, uciekać tylko. Najlepiej jak udamy się w stronę farmy. Dobra. On się zajął żarełkiem. My możemy sobie zebrać te... Kurde. Coś muszę zrobić szybko, zjeść przede wszystkim. I jakoś się, nie wiem, uodpornić na te jego ataki goblina. Zapisz sobie. Tak będzie najlepiej. Ubijemy tego goblina i dojdziemy tam, gdzie trzeba, i zaczniemy w następnym odcinku już to robić. Ty patrz! On nawet nie dał mi zaatakować. Taki rąbany synek. Taki jest. Widzicie? Chciał i zrobił. No kaput po prostu. O, już mnie nawet zauważył. Chodź, chodź. No, rewelacja! Brawo! Nawet z goblinem sobie nie umie poradzić. Taki jeden chuderlak. To jest kowal właśnie. To jest właśnie kowal, który właśnie nie potrafił nawet goblina zabić. No nie, no to jest wstyd. To akurat muszę mu przyznać, że to jest wstyd. No kurde, nie mogę. Po prostu z niego nie mogę. Odpuści mi, wiem. Ja to wiem, że mi kiedyś odpuści to wszystko. Dobra. No, nawet goblina nie umiemy zabić, no cóż. Taki bezio po prostu ma naturę. O, możemy tu jeszcze sobie coś zrobić.
powinien być mądrzejszy. Rozkłócimy tych najemników. Nie wiem, co cię tu przygnało, ale lepiej zapomnij o tym i ruszaj w dalszą drogę. No co sami zrobisz? Hej, ciągle tu jesteś? Damy ci szansę, przybyszu. Wynoś się stąd, albo zginiesz. Kim jesteś? Rozerwę na kawałki! Wędrownymi błaznami? Sam tego chciałeś. Wciąż będę się śmiał, kiedy ty będziesz leżał z kępą w błocie. Engardo, zaczynamy! Ty łap wieśniaka, ja zajmę się tym pajacem. Oh yeah. Dobra, oni sobie tu poradzą. O kurde! Tak nie miało być. Ej, tak nie miało być. O, dostałem trochę expa. Te kurde. To twój koniec, padalcu. Chwila. Czy w... Mój ukochany mąż nie żyje i nosi. O kurde. Za jakie grzechy tak mnie pokarałeś? Aha. Czemu nie bronicie się przed tyranią? Kurde. Dla farmerów mieszkających w pobliżu miasta lepiej jest polegać na strażnikach niż na najemnikach Onara. Z drugiej strony Bengar i Sekop prędzej porzucą swoje farmy niż zaczną pracować dla króla. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, żeby się stąd wyprowadzić? Nie jest łatwo uciec z tej części kraju. Wokół naszych ziem roztacza się pasmo wysokich gór. Istnieją dwie drogi, którymi można się stąd wydostać. Morze i przełęcz wiodąca do Górniczej Doliny. Ponieważ nie możemy sobie pozwolić na podróż statkiem, a Górnicza Dolina jest miejscem, z którego nie ma powrotu, będziemy musieli tu zostać. Kurde. Współczuję ci utratę męża. Cholera jasna. No cóż, tak się to musiało skończyć. Ale dobra. Najważniejsze, że coś się działo. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Tak jak powiedziałem, godzinny odcinek będzie, więc nie macie się co martwić. Chyba prawie godzinny, bo nie jestem dokładnie pewny ile jeszcze. Ale dużo się działo. Na tyle, żeby po prostu już zakończyć ten odcinek. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i kolejne przygody myślę, że jeszcze dzisiaj będą, jako kolejny jeszcze drugi odcinek na dzisiaj. Nie, zobaczymy. Jak mi się uda, to będzie. Jak mi się nie uda, to będzie jeden, ale długi. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo, do następnego odcinka.